Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, tym razem we wrześniowym TBR-ze. Do końca sierpnia został już jakiś tydzień pewnie tydzień, jak Wy to widzicie. W związku z tym wypadałoby poczynić jakieś plany przygotowania, żebyście też wiedzieli, czego się w przyszłym miesiącu spodziewać na tym kanale. No i zaczniemy sobie od miasta jadeitu Fondyli. Może też zaznaczę, że połowy z tych książek jeszcze nie mam, więc to jest trochę ryzykowne, żeby je umieszczać w tym filmie, ale co tam, jakoś sobie poradzę, skądś pieniądze wytrzasnę i te książki się tutaj znajdą, jak zawsze zresztą. Miasto Jadeitu, Fondyli. Początkowo seria, którą nie byłem kompletnie zainteresowany. Z czasem gdzieś tam e, coraz więcej dobrych słów słyszałem, coraz e, częściej recenzje jakieś podczytywałem. E, no i e, gdzieś tam ten opis w końcu mnie po prostu zaintrygował, więc stwierdziłem, czemu nie e, sprawdzę sobie ten pierwszy tom najwyżej nie zażrę i go sobie resztę tak naprawdę cyklu e, odpuszczę. E, bo wydaje mi się, że on jest, jest już w tym momencie wydany w całości. Teraz mak wydaje tylko jakieś nowelki, więc e, myślę, że na spokojnie mogę już próbować. A jak siądzie, to będę mógł od razu sobie cały cykl przeczytać. Tytułem. Obowiązkowym wręcz we wrześniowym Tibiarze jest pamięć wszystkich słów Roberta Wegnera, czyli czwarty tom opowieści z mekkańskiego Pogranicza, bo tom trzeci niebo ze stali mnie rozwalił, zachwycił, szczególnie dziesiąty rozdział, sprawił, że czułem takie emocje, których przy czytaniu książki nie czułem od dawna, a szczególnie przy czytaniu fantazy, więc jakby no w tym momencie to jest must-have dla mnie. Ja muszę po tę książkę sięgnąć. Im wcześniej, tym lepiej. Ale no ze względu, ze względu na to, że obecnie się znajduję na bezkasiu, to muszę do kolejnej wypłaty poczekać, więc dopiero we wrześniu po ten czwarty tom sięgnę. On jest podobno gorszy, jeden z najgorszych w, w serii. Natomiast mnie to jakoś specjalnie nie rusza, bo ja jestem zachwycony tymi bohaterami. I, I liczę, że nawet jeśli czwarty będzie trochę gdzieś tam niżej, to piąty znowu wywinduje moje oczekiwania do góry. Zamierzam również czytać Kameliowy Sklep Papierniczy i to Ogawy od wydawnictwa Tajfuny. O tej książce za bardzo nie będę opowiadał, bo mówiłem o niej już w book Hallu, a także w sierpniowych zapowiedziach. Powiem tylko, że no jestem tej książki ciekawy. Nie wyrobię się już, podejrzewam, w sierpniu z nią, więc zostawiam ją sobie po prostu na wrzesień. We wrześniu zamierzam również kontynuować trylogię ciągu, bo w tym momencie jestem gdzieś tak w 1-3 graf 0, czyli drugiego tomu tej serii. No i tak naprawdę podejrzewam, że do końca sierpnia uda mi się go skończyć, więc wrzesień otworzę sobie Monalizą Turbo i liczę, że zachwyci mnie tak jak, jak pierwszy tom, no i póki co drugi też wydaje się ciekawy, więc mam nadzieję, że całościowo tą trylogię ocenię bardzo pozytywnie. No i skoro jesteśmy przy kolejnych tomach, przy seriach, które już rozpocząłem, no to muszę również wspomnieć o śmierci Dulgath, czyli trzecim tomie Kroniki Rairi Michaela J. Sullivana, bo w tym miesiącu, zresztą całkiem niedawno, skończyłem tom drugi, czyli Róże i Cierń. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo pierwszy aż tak bardzo mi się nie spodobał. On był za słaby na czwóreczkę, za, za mocny na 3,5, był taki dosyć nierówny i też stanowił bardzo taki mocny wstęp. Do serii, a sam w sobie aż tak atrakcyjny dla mnie nie był. Natomiast e, tom drugi zaskoczył mnie, tak jak wspominałem, bardzo, bardzo pozytywnie. Więcej o nim będę na pewno opowiadał w podsumowaniu sierpnia. Natomiast no, naturalnie sięgnę również po, po tom trzeci. Może, jeśli się uda, e, to również po tom czwarty jeszcze we wrześniu. Zamierzam też sięgnąć po Księgę Bezimiennej Akuszerki. I tutaj głównie za sprawą Natalii, dlatego że um, ona ganiała razem ze mną zresztą za tą książką przez Półpoznania, więc jestem zaintrygowany e, głównie dlatego, że tak bardzo chciała ją dopaść, ale też ze względu na opis, bo jest to post-apo, a ja od dawna post-apo nie czytałem. Nie mam przekonania, czy to będzie takie stricte post-apo, czy, czy jakaś taka... Dystopii, no, po prostu apokaliptyczna wizja. Tutaj, tutaj ciężko mi stwierdzić. Niemniej wiem, że jest to świat wyniszczony chorobą, w którym kobiety i dzieci tak naprawdę wymarły, praktycznie, więc są na wagę złota, a jednocześnie są traktowane totalnie jak towar przez mężczyzn, w których jakoś ta choroba się troszkę mniej i mała. W związku z tym, no, świat nie jest zbyt przyjemny, szczególnie dla kobiet, a główną bohaterką jest właśnie tytułowa bezimienna e, akuszerka. Więc e, liczę, że będzie to coś naprawdę ciekawego. We wrześniu nakładem wydawnictwa Mag wychodzą również dwie powieści, których jestem bardzo ciekawy. E, pierwszą z nich jest Noc Noży Eslemonta. E, dla tych, którzy nie wiedzą, Eslemont razem z Ericksonem stworzyli świat malazanu. I mimo, że ta seria Ericssona jest powszechnie dostępna i gdzieś tam raczej wyżej oceniana, to Eslemonta serii, bo, bo to jest tak naprawdę pierwszy tom serii również jestem bardzo ciekawy. Szczególnie, że ja wyjątkowo lubię te takie bardzo rozbudowane światy, a tutaj z tego co kojarzę, to właśnie od świata wszystko powstało, że oni najpierw stworzyli ten świat, potem osadzili w nim bodajże gry fabularne. Dopiero później Ericsson zaczął pisać powieści w tym świecie. Um, zdążył chyba napisać 5, i wtedy gdzieś Eslemont dołączył, właśnie, więc jestem naprawdę ciekawy, jak to wyszło. Generalnie ta, ta, ta seria jest trochę niżej oceniana spotkałem się z ocenami, że styl Eslemonta jest, jest drewniany, natomiast chcę się przekonać osobiście, szczególnie, że te książki przez bardzo długi czas na rynku nie były dostępne, a jak były, to chyba tylko dwa pierwsze tomy, bo, bo dotychczas chyba tylko dwa pierwsze zostały w Polsce wydane, a seria liczy sobie bodajże sześć, więc liczę, że, że ten pierwszy tom się sprzeda całkiem nieźle, bo Mag bardzo długo zapierał się przed wydawaniem tego autora. Więc naprawdę mam nadzieję, że się sprzeda nieźle i że kolejne, um, kolejne tomy również zostaną wydane. Drugą książką wydawaną przez Maga jest Ślepowidzenie. W nowym wydaniu, oczywiście, bo ta książka wielokrotnie już na polskim rynku się pojawiała. Była w, bodajże, Uczcie Wyobraźni, była także w takim dwutomowym wydaniu. Razem z drugim tomem, którego tytuł jakoś wypadł mi z głowy, ale tam było coś z echem. Natomiast, natomiast, ja jestem bardzo ciekawy. Opis mnie wyjątkowo zaintrygował, bo. Bardzo spłycając, są to kosmiczne wampiry, ale to jest wyjątkowo spłycone, i warto zagłębić się w ten opis. Bo ciężko go powtórzyć, natomiast on wydał mi się wyjątkowo intrygujący. Więc ślepo widzenie to jest kolejna obowiązkowa pozycja, jeśli chodzi o wrzesień. I teraz w zasadzie. Możemy chyba przejść do audiobooków, chociaż nie, bo jeszcze sobie o jednej rzeczy przypomniałem, mianowicie że albo we wrześniu, albo w październiku tutaj Mac z tego co kojarzę, jeszcze nie sprecyzował, ale ma pojawić się do druk ostatecznego argumentu, czyli trzeciego tomu Pierwszego Prawa Joe'a Abercrombiego. Ja jestem tą serią zachwycony, dwa pierwsze tomy pochłonąłem w ciągu jednego miesiąca, więc jak tylko się ten trzeci tom Ponownie pojawi, bo szukałem go naprawdę długo we wszelakich księgarniach, antykwariatach i nigdzie nie znalazłem. Jeśli już gdzieś jest, to zazwyczaj za dwie stówy po prostu w necie, więc czekam na dodruk, jak tylko się pojawi, to go przeczytam. Jeśli we wrześniu, no to we wrześniu, jeśli nie, to jakoś do tego października wytrwam. I teraz możemy już przejść do audiobooków, bo oczywiście mam również zamiar słuchać książek w momencie, kiedy nie będę mógł ich czytać, czyli na przykład w, w drodze do pracy, czy na spacerach z psem. I tutaj mam takie trzy pewniaczki, które chciałbym przesłuchać. Pierwszym z nich jest e, trzeci tom akty Dresdena, czyli Śmiertelna. Groźba. Ja wiem, że kilka filmów wcześniej, w seriach, które zamierzam kontynuować, mówiłem, że prawdopodobnie tej serii kontynuować nie będę, że mocno się waham, ale po tym filmie odświeżyłem sobie materiał Tomka książkowego o Bajdurzenie. Książkowy bajdurzenie o tej właśnie serii, o aktach Dresdena i on powiedział, że te późniejsze tomy są trochę lepsze, że on się zmienia jako bohater i że gdzieś tam um, Dresden z, z tomów 1-2 to nie jest ten sam Dresden, co w tomach 8-6 na przykład. Więc stwierdziłem, że dam mu szansę, przesłuchałem sobie drugiego tomu, teraz sięgnę po trzeci. Jeśli ten trzeci mnie jakoś specjalnie nie przekona, e, to po prostu e, już bez żadnych wyrzutów sumienia tę serię porzucę. Następnie mamy e, nowy początek, czyli etap szósty, drogi Szamana. E, tak naprawdę serii, którą słucham od dobrych dwóch miesięcy, jestem już właśnie na szóstym tomie. Ta seria generalnie tak obiektywnie patr patrząc, jest dosyć średnia. I miałem sobie zrobić dłuższą przerwę, ale końcówka piątego tomu przed, wszystko, przed którą gdzieś tam każdy mi mówił, że dobra, może ci się na razie nie podobać, ale doczekaj do piątego tomu, bo tam końcóweczka robi ci siekę z mózgu. Faktycznie zostałem zaskoczony, może nie tak, gdybym, nie aż tak, jak gdybym sam do tego dotarł, bez tych wszystkich głosów z lewa i prawa. Natomiast faktycznie było to coś odświeżającego, w związku z tym, ten etap szósty, czyli nowy początek, również zamierzam we wrześniu sobie przesłuchać. No i ostatnia na tej liście jest Dora Wilk. Drugi tom heksalogii o Dorze Wilk: Bogowie muszą być szaleni. I tutaj tak naprawdę jest to pozycja chyba najbardziej niepewna, bo w tym momencie jestem w trakcie e, czytania, a w zasadzie słuchania pierwszego tomu, e, czyli muszę sobie zerknąć, czyli złodzieja dusz. I e, ja jestem w tym momencie na gdzieś tak trzeciej godzinie, czyli mniej więcej w połowie, bo słucham na, na podwójnym przyspieszeniu. E, i póki co no, jest to lektura trójkowa. Nie jest aż tak źle jak się spodziewałem, więc tutaj niskie oczekiwania e, wyszły w książce na plus. Natomiast nie jest też jakoś super dobrze i nie wiem, czy ta trójka się e, do końca tej książki utrzyma. Wszystko zależy od tej drugiej połowy. No i jeśli, tutaj jest to główne, jeśli, jeśli ta druga połowa się utrzyma i to gdzieś tak zostanie na poziomie 3, 3,5, to prawdopodobnie po ten drugi tom sięgnę, bo raczej przy trójce jeszcze serii nie skreślam. Natomiast, jeśli się okaże, że, um, że no wypadnie znacznie gorzej ta druga połowa i mi się nie spodoba po prostu, no to sięgnę sobie wtedy po pierwszy tom serii szamańskiej, czyli szamański blues, bo postać Witkaca ciekawi mnie znacznie, znacznie bardziej. Ja też um, okazuje się, że znacznie bardziej z nią re rezonuję gdzieś niż z Dorą Wilk, bo ona, postać Witkaca się pojawia już w pierwszym tomie Dory Wilk, czego się trochę nie, spodziewa nie spodziewałem. Ma miałem wrażenie, że to będzie taka postać po prostu e epizodyczna, która gdzieś się nie wiem, w trzecim, czwartym tomie pojawi, potem zniknie, potem się na koniec w, fina w finale pojawi, e ale nie. On jest od samego początku. E co prawda e to może trochę spoilerować, że ta seria się nazywa e Szamański Blues, czy seria szamańska, co do tego kim jest Witka, albo kim się stanie. Natomiast e nie zmienia to faktu, że jego postać no, ciekawi mnie po prostu bardziej od Dory i to już na tym etapie, więc najprawdopodobniej, jeśli sobie Dory odpuszczę, no to zacznę od razu szamański blues. Czy w formie audiobooka, czy fizycznie, tego jeszcze nie wiem. Okaże się, zobaczymy, zależy kto też czyta audiobook, bo czasami niektórych głosów słucha mi się bardzo przyjemnie, a za innymi aż tak bardzo nie przepadam. Więc wszystko się tak naprawdę okaże. I to by było na tyle. Jest tutaj 12 pozycji. Nie wszystkie są pewne, wiadomo, bo e, ostateczny argument może po prostu nie zostać we wrześniu wydany, więc go nie przeczytam. Natomiast. Macie teraz taki generalny pogląd na to, czego przez następny miesiąc możecie się tutaj na kanale, na moim Instagramie, na którego bardzo serdecznie zapraszam, i na innych moich mediach spodziewać. Także wyczekujcie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki, komentarza i subskrypcji. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.